Open your eyes. Open your eyes. Wake up, Link. No witam wszystkich ponownie, tutaj Krakus. Jak widzicie, gramy dzisiaj w Zeldę Breath of the Wild, produkcję Nintendo, która już od dawna zaprzątała moją głowę z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że chyba poza Wiedźminem 3 może nie spotkałem się ostatnio z tak wysokimi ocenami, z tak dobrymi recenzjami gry. Nigdy wcześniej nie grałem w Zeldę, muszę się przyznać. Jakoś nigdy nie było mi po drodze z Nintendo. Nawet kiedy mieliśmy Nintendo Wii, nigdy nie odpaliłem ani jednej gry z serii Zelda, a ma ona już sporo lat i sporo odsłon. No ale tutaj na Nintendo Switch wyszła gra, która no chyba pobiła wszelkie rekordy popularności. Zobaczymy, jak to wygląda. Zawsze mi się wydawało na przykład, że w tej grze gramy Zeldą. A dopiero moje córki wytłumaczyły mi, że w tej grze gramy Linkiem. Co nie ma zbyt dużego sensu, no ale jest to pewnie jakoś wytłumaczone fabularnie. Jakiś slajdy z tego. Dobra. Mamy to wziąć. Ten Link budzi się. O, dostaje Nintendo Switch. Ok. Plusem otwieram inwentory. Dobra. No i mam tutaj. Ok. Dobra. Mamy tutaj inwentory. A, mi się myli. Muszę nacisnąć B i naciskam B, które jest B na padzie do Xboxa. Muszę się przyzwyczaić. Niedawno kupiliśmy nawet nowego pada do Switcha. Mamy teraz 4 pady. Nie jest on oryginalny, ale daje radę. Ma taki sam układ jak pady do PlayStation 4, więc nie jest to zbyt wygodne. Jak chcecie, to możemy zrobić jakąś recenzję tego. Ok, dostałem jakieś spodnie. No nie gram tym padem oryginalnym, ale mam tutaj plus. Dobra, i żeby je założyć, to muszę nacisnąć A. No i mam. I mam portki. I B. Wychodzimy. Dobra, otwieramy. To pewnie koszulka jakaś będzie.
żeby nie łazić taki goły, dokładnie, ok. To znowu wchodzimy w inwentory, wybieramy. No i już wyglądamy jak Link bardziej. Tutaj mamy co jeszcze? O, to nie. R. No. O, mogę przesuwać różne rzeczy. Super. Dobra, a teraz tak, jeśli to wezmę, to czym rzucam? A R. A, tym, RB. No dobra. To już wiem. Tutaj musimy użyć naszego Nintendo Switch. Pewnie. Okej. Także nie wiem, nie znam całej historii Linka, nie znam całej historii Zeldy. Po prostu będę cieszył się grą, taką jaka jest. Tak jakbym zasiadł do jakiegoś całkiem nowego RPGa, chociaż z tego co czytałem, Zelda Breath of the Wild jest taką mieszaniną gatunkową. Trochę RPGa, trochę przygodówki, trochę zręcznościówki, jakaś skradanka, też trochę survival game. No, to może być ciekawe. Tak jak mówię, bardzo wysoko oceniana. No, pierwszy raz spotkałem się z grą, która by miała wszystkie oceny. Gdzieś w okolicach 9,5 i 10. Nawet nie widziałem żadnych dziewiątek chyba. Dobra, X-em skaczymy. Aha, to nie będzie łatwo. X-em skaczymy, B. Aha, on ma taki wskaźnik. Czego to jest? Wypoczęcia, tak? Bo to nawet nie jest zdrowie, wytrzymałość. O, wytrzymałość. Dobra. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. No jak na Nintendo Switch wygląda to całkiem nieźle. To chyba to też przesądziło, że ta gra wygląda wyśmienicie. Dobra, poćwiczę. O, tu mam coś. Wezmę patyk. Okej. Okay. Aha, tym. Czyli tak jakby X-em. No, powiedzmy. Najgorsze, że tym się skacze. Powinno się skakać tym przyciskiem na dole, żeby było jak na... O, tutaj mamy grzyby. Okej. Okay. Będziemy się uczyć wszystkiego. Dobra, mam już trochę tych grzybów. Pewnie będę je craftował. Rzemiosło będę uprawiał, grzyby będę przerabiał na przetwory. Aha, mogę biec szybciej. A, i wytrzymałość mi wtedy spada. Muszę odpocząć, dobra. No to fajnie. To jest fajnie. Widziałem takie filmiki, gdzie on się wspina. I jak się... change weapon. Okej. Okay. Dobra, jak przytrzymam A, nie, to zmieniam broń. O, ma taki, jak przytrzymam, to ma taki silniejszy cios. Dobra. No i wracając, widziałem filmiki, gdzie on się wspinał na taką wysoką górę i zabrakło mu wytrzymałości, że był zmęczony i spadł z niej. No ale to... Mam nadzieję, że mi się nie przytrafi. O, jakaś jaszczurka zniknęła. Fajnie to wygląda. Tak skaczę, dobra. O, tutaj mam coś. Jabłko. Mogę się wspiąć? No, nie to. Dobra, mogę jabłko mieć. O, super to jest.
Okej. No zabiera mi to trochę energii. Taka wspinaczka. Okej. No dobra. A minusem, dobra. Z plus i minus. One się tutaj przyciągają. Dobra, tutaj mam Adventure Log. Ustawiam cel. Ale tutaj ktoś jest. Mogę zabrać mu? O, mogę upiec jabłko, dobra. No fakt, to nie było zbyt grzeczne. Zabrać komuś. Okej, możemy z nim porozmawiać. Old fool. Stary głupiec. Który żyje tutaj samotnie od dawna. Czyli Link nawet nie wie, gdzie się obudził, kiedy. Great Plateau. No, kościół. Pewnie będą same kościoły. Jak w Krakowie. Dobra. O, tu coś mamy. Okej. Po co nam będzie potrzebna? No, żeby coś podpalić, nie? No, będę ostrożny. I on mówi, że jest bardzo dużo potworów w tej okolicy. Że to może być całkiem niezła broń. No, do tego też można użyć. Ale nie można tym po prostu machać tak sobie, bo można podpalić trawę i różne inne rzeczy. Trzeba właśnie zablokować. O. Lewym strzałem. Wtedy. O. Co ty robisz? Aha. Po prostu odpoczywa. A jak ja mogę upiec jabłka? Mam tu gdzieś jabłka. O, nie tym. Dobra. Aha, tak przeskakuję. Dobra. I trzymam. Dobra. Jak trzymam jabłko. I upuszczę. Nie chciałem z nimi już rozmawiać. Ale podniosłem jabłko, dobra, więc może się jeszcze nauczę, jak to piec. A, dobra. To zrobimy tak, że wybiorę z inwentory. To. O, okej. Mam. Podpaliłem tutaj. A to co to jest? Znaczy, no wiem, że to jest topór, ale tak sobie po prostu leżał? Ciekawe. I teraz jak odłożę tą pochodnię, to prawdopodobnie
Ona zgaśnie z tego, co wyczytałem. Okej. O, tu znowu jest pełno żołędzi. Chip i Dale byliby zachwyceni. Albo ta wiewiórka z Ice Age, z epoki lodowcowej. Może to ona tutaj zostawiła. Ale dobra, my tu gadu, a... O, jakiś... O, ale dostał. Nie miałeś szans ze mną. Mam topór jak Gimli. Okej, co one zostawiają? Róg Bokoblina. Dobra, jeśli ktoś grał w poprzedniej części, znacie te Bokobliny? Bo ja nie. Okej. A tutaj na dole widzę, że mam dźwięk. To będzie przydatne do skradania. O. Tak się skradam i wtedy jest ciszej. Okej. A teraz hałasuję. Tam jest, widzę, więcej tych bokoblinów. Dobra, a teraz tak. O! Zrobiłem zdjęcie. A chciałem wyciąć moje Nintendo Switch. A gdzieś miałem iść. Dobra, bo nie wiem, gdzie mam iść teraz. Niby miało mi się pokazywać, coś zaznaczyłem na mapie, ale już mi się nie pokazuje. Może powinienem iść do tego kościoła. Dostałem chyba w... Jak to robić? Uniki. Z wyskoku jest jeszcze... No tak, boko. Ale to już nie jest takie. To jest dobry cios. Dobra. Super. Wszędzie mogę wejść? No rewelacja. Tego nie ma w innych grach. A tutaj mógłbym się schować. Byłbym niewidzialny. A, on mi zabrał pół serduszka. Dobra. Czyli teraz tak, jeśli... przydałby się, żebym... O. O! A to ciekawe. Mogę użyć mojego Nintendo Switch. No fajnie. Tylko teraz tak, ja bym chciał wyleczyć te pół serduszka. To biorę takie jabłko na przykład. Tak. Tak. I jem. No i git. Tylko przydałoby się taki jakiś szybki dostęp do tego. O, tutaj mam. Tak, tak. To focus. Change. A mogę zapisać. Zapiszemy grę. Dobra.
O, jest jakiś ten. No i znowu dostałem. Tylko, że po takim szybkim ataku, znaczy w wysokim ataku, przez chwilę jestem bezbronny. Nie mogę ani uciec, ani się bronić. A to co jest? Nie wiem. Zniszczyłem to zanim zbadałem. No ale pewnie uda mi się jeszcze to zbadać. Jakieś stworki. Takie żelkowe. Aha, dobra. Spodnie, które zwiększają moje statystyki. Tutaj mają 3, tak? Okej. To ma sens. Nie wiem, w czym te portki są lepsze od tych poprzednich. Może są czystsze i dlatego mają lepsze statystyki. Teraz się przekonamy. Może jak ktoś nas kopnie w tyłek, to tak nie będzie bolało. Tutaj różowo nie jest. Mam złe przeczucia. To jest jak Doktor Octopus ze Spidermana, nie? Mam iść tam na górę pewnie. Dobra. Nie wiem, czy go trafiłem. Tak. A teraz on trafił mnie. No właśnie. Muszę. Muszę uważać z takimi atakami. Taki atak z wyskoku musi być kończący. Wtedy, żeby on już mnie nie dopadł. O, tu kolejne doktory oktopusy. Okej, strzałę mam. O. Dobra, jak to podnoszę, to rzucam. Przydałoby się celowanie. Tym. O, jest skrzynia. Dostaniemy koszulkę jakąś? Nie, dostaniemy łuk. A tak. O, możemy podpalić. Nieźle. Więcej strzał. Aha, muszę trzymać to. A łuk gdzie jest? Aha, rozumiem. Czyli łuk jest cały czas jako. Nawet jeśli mam to. Okej. Fajnie. To jest dobre, że mogę sobie wybierać, czym strzelam i czym atakuję. Bogini się do mnie uśmiechnęła.
Okej. A, ciągle to samo. Dobra. To nam powinno przynieść szczęście. Ale to tyle. Nic tutaj nie osiągnęliśmy poza zdobyciem łuku, strzał. Chyba, że coś pominąłem. Przydałoby się jakieś zadanie i zdobyć gdzieś. Przedtem mi się coś wyświetliło. Miałem coś zaznaczone. Tylko muszę to znaleźć teraz. Ok. Muszę się przyzwyczaić do tego. Minusem? Tak, ok. Aha. To jest ten szybka podróż. A, wrócimy do tego, dobra. No to nie było konieczne. Tu pewnie będziemy się też odradzać. O, muszę odpocząć. Dobre. Wtedy Zelda coś do mnie powiedziała. Tak mi się wydaje, że to była Zelda. Że gdzieś mam się udać, ale... Ale gdzie to było? Na razie... Tego na mapie nie mam. A, kamień. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem, że czegoś nie przeoczyłem. W tej chwili nie wiem, gdzie mam iść. Sorry, chłopaki, to było przez przypadek. Niezamierzone. Okej. Okay. O, już nie mogę więcej tych nosić. To wezmę jeszcze tylko to. Przydałby się jakiś sklep teraz. Tam coś lata w oddali. A to jest... Błotko.
Wolę nie wiedzieć, co tam jest. Tam chyba nie doskoczę, nie? No nie, nie doskoczę. No to dobra, no to co dalej? O, jest jakiś zamek. Zamek dobrych czy zamek złych? No to jest pytanie. Jak się tam w ogóle dostać? Kawał drogi. A, muszę coś zjeść. O, konik. Nie, to prosiak. Ej, poczekaj. Chciałbym. No. To co, nie dasz mi zapolować na siebie? Co za wredny dzik. Taki dziki dzik. O, ale ich jest. A ja spróbuję się zakraść. Coś świeci. A, okej. Okay. Żołędzie. Teraz będę niewidzialny. O, obydwa mają 5. Dobra. To nie ma znaczenia, który. Ale teraz tak. Czy mógłbym to zapalić teraz pochodnią? Nie. Musiałbym to odpalić od czegoś i tutaj zapalić. Czyli musiałbym wrócić do tego gościa, podpalić pochodnie i tutaj zapalić. Tu pewnie też trzeba coś podpalić. O. Ciekawe, czy mogę się zakraść do niego. No rewelacja. Więc mogę się zakraść. Wiem, że śpiącego to tak niezbyt, ale to są jakieś stwory, więc jestem usprawiedliwiony. Kurczę, fajnie wygląda ta gra, naprawdę. To nie był mój najlepszy strzał. Hej, no.
Ale strzały zostają. Aha, czyli będę je mógł ewentualnie zbierać. Tamten cich dostał, ale nie krwawi na tyle, żebym go mógł znaleźć. To nie jest tak, jak gdzieś tam ta strzała powinna być. Jak fajnie wszystko błyszczy w trawie, jak coś upadnie. Gdzieś tu moja strzała powinna błyszczeć. O, jest. Okej. Muszę to wszystko sprzedać, a nie mam. O, tutaj jakieś kamienie. Kurczę, to będzie pewnie. No nie chcę tego. Nie, no gdzie? Ale spróbować warto. Coś błyszczało. O, jakiś większy obóz bandziołów. Bandziołów. Okej. A, to odradza moją wytrzymałość. Dobra. O, już się zainteresował. Dobry jest. No. Dostałem. O kurczę. O, okej. Dobrze wiedzieć. A, tym się szybciej uda. A, okej. Dobra. Czyli tak, fajny jest. Mam tarczę. Fajnie, że mogę mieć tarczę. Okej. Czyli to nie jest takie złe, to nie dość, że ma wyższe statystyki, to jeszcze można szybciej tym uderzać. Topór jest dosyć mało poręczny. Dobra, to się naprawię teraz. O, mam lepszy łuk. Tutaj, gdzie strzelałem w tego gościa. Spadli, okej. Aha, takie coś wygląda jak...
No, rozumiem. Jak się rozpada. O, tutaj mam stek. Jak mogę położyć moje własne jedzenie na tym? Co to jest? Czemu nie mogę tego otworzyć? A ten ma tylko 4. Aha. A, rozumiem. Nie oczyściłem całego posterunku, dlatego nie mogłem tego otworzyć. A teraz już mogę. Dobra. Teraz mogę odzyskać trochę rzeczy. Czyli przedmioty dosyć szybko się niszczą. Kilka ataków i jest po przedmiotach. Dobrze wiedzieć. Spróbujemy podpalić te kości. Nie. Tego też nie. To. No, to się da. Taki test. Co można podpalić w świecie Linka? I jakie to efekty daje? O, tam coś. Aha, czyli podpalone daje nam żołędzie, ale już pieczone. Dobrze wiedzieć. A taką strażnicę? Ona jest drewna, jakby nie było. Muszę uważać, żeby nie spalić całego świata. Dobra, mam tutaj więcej. A tutaj były jabłka i. Okej. Dobra. Ten ogień nie wyrządził zbyt dużych szkód, więc możemy iść dalej. Nie, zostawię to jeszcze. Tutaj mamy następne. Dobra, ale nie wiem, gdzie iść. Nadal nie wiem. Już mija. Długi czas, a ja cały czas jestem bez celu. Plątam się tak. A tam jest jakieś ognisko. Dobra, to wezmę sobie to. Jedno jabłuszko. Odnowię sobie energię takim. A tylko połowę. Zawsze coś. Czyli co, nadal mapa nic nie pokazuje? No nic. Przedtem coś pokazywało. Może jak zooma zrobię, nie? Nie. A w ogóle dlaczego mi nic nie... Oprócz tego nic nie pokazuje. Nie pokazuje tego gościa. Tu mi nic nie pokazuje. Tu nic. Muszę A. Aha, mógłbym zostawić, że naklejkę jakąś, że tutaj jest na przykład obóz. Czyli tutaj nie ma żadnej pomocy. Rozumiem.
Rozumiem, że wiejący wiatr pomaga na przykład strzałom, będą dalej lecieć. O, oni też mogą strzelać. Aha, nie mam strzał. Dobra. Spróbuję pozbierać jakieś. Gdzieś tutaj powinny być. No, on strzela do mnie. W ten sposób zdobywam strzały. Nie. Trzeba mieć spryt. Trzeba go używać. A, okej, muszę podpalić strzały. Tylko teraz jak? Jak się podpala strzały? Aha, no podchodzi się... O kurcze! To tak mogłem go załatwić. No nie, to te... Uuu. To nie ja, to nie ja. Fire arrow z 5, takie jakieś specjalne strzały. Aha, dobra. Dobra, muszę tak nacisnąć Y i jeszcze no. To ile mam mieć palców w ręce? Tu musi być tak. Tak. Nacisnąć to. Tak. No. Tak. Coś to dziwnie pokazywało. Tak. No, nie już. Hej, ale jak trafiłem, jakbym chciał trafić, tak? To bym w życiu nie trafił. Dobra, straciłem strzały po prostu. Bywa. Śmiesznie biega. Dobra, tutaj ewidentnie nic nie ma. Dobra, na razie to zostawiam, tak? To taki wstęp do Zeldy na Nintendo Switch. No, muszę przyznać, że na razie bardzo mi się to podoba, bardzo ta gra mi odpowiada. Jedyny problem, że nie wiem, co w niej robić, ale myślę, że dojdę do tego. Może poczytam jakieś trochę solucji, to dowiem się, bo myślę, że coś pominąłem, bo to niemożliwe, żeby mi nie dawało żadnych, chociaż tak mniej więcej podpowiedzi, gdzie się udać, gdzie mógłbym zdobyć jakieś zadania, gdzie mógłbym poznać innych towarzyszy, jakieś postaci w grze, porozmawiać, czego się dowiedzieć, jak uratować Zeldę, bo tu myślę o to chodzi, z tego co wiem w każdej grze o to chodziło. No dobra, zapisujemy tutaj i wrócimy do Zeldy już niedługo. Może będzie... Tutaj się schowam i tu będę siedział, aż do następnego odcinka. Teraz muszę zapisać. Tak. Nie, nie tak. Tak. Okej, zapisuję. No, także... Tyle jeśli chodzi o Zeldę na dzisiaj. Zapraszam na kolejne spotkania z linkiem,
szukającym Zeldy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia na kanale w Zeldzie i w innych grach. Trzymajcie się, hej!